Róże ogrodowe, witajcie. Nie widzieliśmy się już ponad miesiąc. Maj to jest dla mnie bardzo pracowity okres. Byłem po prostu tak zmęczony, że nie nagrywałem filmów i uważałem też, że nie bardzo było o czym nagrywać, dlatego że wiele filmów już jest, a poza tym to był taki czas, gdzie rośliny sobie spokojnie rosły i nic im nie zagrażało. Teraz już zaczynają się najfajniejsze momenty dla nas, miłośników róż. Mianowicie, zobaczcie, takie coś się... Już rugozy kwitną. Już po prostu pierwsze róże w ogrodach pokazują, na co je stać, a będzie tylko lepiej. Ale dzisiaj chcę wam powiedzieć o jednym bardzo dużym zagrożeniu. Bardzo dużym zagrożeniu. Mianowicie dostaję od was zdjęcia na Facebooka i pokazujecie mi takie objawy, które często mylicie z czarną plamistością. A tak naprawdę to jest mączniak rzekomy i pokażę wam, jak to wygląda. Właśnie dzisiaj pewna pani przyniosła mi takie liście. I zobaczcie, tak to wygląda. Zaraz próbujemy to rozpakować. Mam jedną rękę zajętą, ale już sekundkę. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak to wygląda. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to jest czarna plamistość, ale zwróćcie uwagę, że plamy są bardziej rozmyte. Nie są tak oddzielone taką wyraźną granicą. Często te plamy, zobaczcie, się rozmywają i to jest charakterystyczne, że te plamy tutaj się kończą na nerwie głównym, a tak dochodzą. Często mają wygląd takich trójkątnych plam. Te objawy troszeczkę mogą być mylone z objawami, które też mi pokazujecie. Mianowicie bardzo często się zdarza, że dolne liście wam dzieje się coś takiego. Ale tym się kompletnie nie przejmujcie. Najczęściej są to fizjologiczne objawy jakiegoś zawahania wilgotności podłoża lub składników pokarmowych w podłożu. Jeżeli to dotyczy tylko najniżej położonych liści, kompletnie to możecie zignorować. Natomiast takie objawy to jest bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa, ponieważ w ciągu kilku dni mogą wam spaść wszystkie liście z krzewu. I taki przykład też widziałem na róży miniaturowej, co prawda nie w Polsce, ale też dostałem zdjęcie od pewnej osoby, która po prostu jest przerażona tym, co się stało. Po jednej burzy spadły wszystkie liście. Myślała, że to jest kwestia burzy, a tak naprawdę to była właśnie kwestia tego mączniaka rzekomego. I teraz tak, nie będę dzisiaj opisywał tego całego cyklu rozwojowego i podatności, opisywał tej choroby. Zresztą już o tym było kilka filmików w ubiegłych latach, ale powiem wam dzisiaj tylko o tym, co należy zrobić, jeżeli zobaczycie takie objawy teraz w swoim ogrodzie. Jeśli chodzi o mączniaka rzekomego, to tak naprawdę właśnie on jest zagrożeniem w ogrodach przez może 2 tygodnie, dlatego że dla niego bardzo ważna jest faza rozwojowa rośliny, ponieważ podatność na zachorowanie róż zależy w dużym stopniu od tego, w jakiej fazie są rośliny. I zobaczcie, najbardziej niebezpieczna faza to jest mniej więcej od czegoś takiego. Widzicie, jak macie pędy jeszcze czerwonawe, już jest pączek, tak? I nagle w ciągu kilku dni pojawiają się plamy na liściach na różnej wysokości, i na górnych liściach, i na dolnych liściach, i potem przy dotknięciu czy nawet przy wietrze te liście spadają, tak? To jest typowy objaw mączniaka rzekomego i tutaj trzeba działać bardzo, bardzo szybko. Każda zwłoka może spowodować to, że zostaną wam gołe pędy i taka roślina jest bardzo osłabiona. I tak jak w przypadku czarnej plamistości czy mączniaka prawdziwego, uważam, że można sobie częściowo jak gdyby zlekceważyć to. Mało tego, uważam, że można próbować walczyć z tymi chorobami w sposób biologiczny, tak
Moje zdanie jest takie, że w przypadku mączniaka rzekomego ja na biologię bym nie liczył. Nie wiem, może wy macie inne zdanie, może macie jakieś sprawdzone sposoby na mączniaka rzekomego, ale wydaje mi się, że jest to choroba, która bardzo często zaskakuje wielu i najczęściej większość osób jest bezradnych, jeśli chodzi o tą chorobę. I pamiętajcie, właśnie ta faza przez najbliższe 2 tygodnie to jest największe zagrożenie dla róż. Później, kiedy roślina już zakwitnie, jak gdyby podatność na zachorowanie na czarną plamistość jest dużo mniejsza. Od czego jeszcze zależy ta podatność? W mniejszym stopniu moim zdaniem od odmiany, chociaż pewnie też, ale w bardzo dużym stopniu też zależy od tego, w jakiej kondycji jest podłoże. Dlatego, że moim zdaniem kondycja systemu korzeniowego ma kluczową rolę do tego, czy roślina się obroni przed presją tych grzybów, czy się nie obroni. Ale to nie jest takie proste, bo łatwo to powiedzieć, ale co to znaczy kondycja systemu korzeniowego? Przede wszystkim podłoże powinno być napowietrzone. Przez cały maj padało dużo deszczu i bardzo często te podłoża są zbite. I wtedy przy zbitym podłożu, takim nienapowietrzonym, rośliny dużo łatwiej zapadają na mączniaka rzekomego. Ale samo napowietrzenie podłoża też nie daje gwarancji, że nam się to, że tak powiem, nic z tym nie podzieje. Również przenawożenie, szczególnie przenawożenie azotem, ale ogólnie przenawożenie też sprzyja temu, że rośliny są bardziej podatne. Często przy właśnie takiej, wydawałoby się, bardzo biologicznym sposobie uprawy, gdzie stosujemy komposty, oborniki, właśnie paradoksalnie często tam pojawia się mączniak rzekomy, tak? I trudno jest mi w tym momencie wyjaśnić, jak należy dbać o podłoże optymalnie, żeby uniknąć problemów z mączniakiem, żeby zachować roślinę wolną od objawów, bo tak naprawdę tych czynników, o których my sobie jeszcze nie zdajemy sprawy, jest bardzo wiele. Ogólnie można powiedzieć, że im życie biologiczne w podłożu jest bogatsze, tym roślina jak gdyby jest odporniejsza, ale właśnie dodając oborniki czy komposty, my wprowadzamy życie biologiczne do podłoża, a mimo to wprowadzamy też wyższe dawki nawożenia i to z kolei pobudza, ułatwia zakażenie, więc to nie jest takie proste, są bardzo skomplikowane rzeczy. Natomiast co powinniście zrobić, jeżeli takie objawy zobaczycie, jak powinniście zadziałać? Słuchajcie, moim zdaniem są 2 skuteczne sposoby. Jeden polega na opryskaniu rośliny, a drugi polega na podlaniu rośliny. I zaraz wam powiem, o jakich środkach myślę i jak, co sugeruję wam zrobić, tak? Więc przejdźmy sobie tutaj do tych środków, które tutaj mam. Zobaczcie, jeśli chodzi o oprysk, to już w ubiegłym roku pokazywałem wam, też ostrzegałem, to była druga połowa czerwca, teraz jesteśmy w pierwszej połowie czerwca i to zagrożenie jest większe. Ridomil Gold, jeden ze skuteczniejszych środków i natychmiast, jeżeli zauważycie objawy, natychmiast oprysk, tak? Tym preparatem i powtórka po 7 dniach. Drugim preparatem, który polecam, też uważam, że jest dosyć skuteczny, to Cabrio Duo, tak? Też oprysk i po 7 dniach powtórka. Stężenia nie będę wam tu podawał, czytajcie wszystko zgodnie z instrukcją podaną przez producenta preparatu. I wiosną nagrałem taki filmik odnośnie tego, że jestem przeciwnikiem wiosennego stosowania miedzianu do ochrony róż jako taki środek zapobiegawczy, ale mówiłem, że miedzian może się przydać właśnie wtedy, kiedy będzie zagrożenie mączniakiem rzekomym. I teraz, jeżeli macie właśnie, nie macie Ridomilu, nie macie Cabrio, a macie miedzian, to sięgnijcie po miedzian. Wydaje mi się, że stężenie 30, miedzian stężenie 30, opryskanie i ponowne opryskanie nawet po 5 dniach, jeżeli to zrobicie natychmiast po zauważeniu objawów, uratujecie rośliny, tak? To jest oprysk. Natomiast znam wiele osób, ogrodników, którzy
nie radzili sobie z mączniakiem rzekomym poprzez opryskiwanie roślin, ponieważ albo było już trochę za późno, te objawy wystąpiły kilka dni wcześniej, oni dopiero po kilku dniach zauważyli i już było trochę za późno, albo mimo to, że pryskali, to choroba dalej się rozwijała, bo warunki były bardzo sprzyjające, szczególnie jakieś zlewne podłoże, miejsce takie chłodniejsze, gdzie noce bywały chłodne, bo noce chłodne też sprzyjają mączniakowi rzekomemu i wtedy ci ogrodnicy najczęściej sięgali po inny zabieg, mianowicie podlewanie roślin preparatem układowym. I do tego podlewania polecam Wam dwa preparaty. Proplan to jest dawniej Previcur. Teraz sprzedawany jest pod nazwą handlową Proplan. I również czytajcie instrukcję. Tam jest chyba też, jeśli dobrze pamiętam, stężenie do podlewania 0,3 i taką konewką 10-litrową możecie spokojnie podlać nawet 20 roślin, ale powiedzmy 10 roślin, litr na jedną roślinę, to gwarantuje Wam to, moim zdaniem, jeszcze lepszy efekt niż opryskiwanie. Jeżeli roślinę opryskacie w pierwszych fazach po zobaczeniu objawów, to jednorazowe podlanie roślin Proplantem załatwia moim zdaniem sprawę na te 2 tygodnie, kiedy jest to największe zagrożenie. Drugi preparat, który też można stosować poprzez podlewanie, to Previcur Energy. On jest już droższy. Moim zdaniem skuteczność jest porównywalna zarówno jednego, jak i drugiego. Czyli też podlanie roślin. Ja nie jestem zwolennikiem, nie lubię tego, bo jak sobie wyobrażam, że w podłoże, w którym jest tak bogate życie biologiczne, gdzie jest masa grzybów pożytecznych i ja wlewam preparat grzybobójczy, to, że tak powiem, krew się we mnie gotuje i nie jestem zwolennikiem tego. Natomiast są sytuacje takie, moim zdaniem, że nie ma innego wyjścia, nic innego Wam nie pomoże, jak tylko podlanie roślin właśnie jednym z tych dwóch preparatów i wtedy roślina 2 najgorsze tygodnie jest chroniona i spokojnie przechodzi, potem zdrowo rośnie i nic się z liśćmi nie dzieje, jak gdyby choroba się zatrzymuje, nie? Bo czasem się zdarza tak, że opryskanie nie zatrzyma choroby. Jeżeli już liście nie zaczną spadać, to nawet pryskanie może nie zatrzymać choroby. Jeżeli liście jeszcze nie spadają, a są objawy, to opryskanie moim zdaniem jest skuteczne i załatwia sprawę. I jeszcze Wam dodam jedną rzecz, moim zdaniem dość ważną. Mianowicie, jeśli pryskacie na mączniaka rzekomego, to są dwa triki, które znacząco, ale to znacząco podnoszą skuteczność takiego oprysku. Jeżeli decydujecie się nie na podlanie roślin, tylko na oprysk, to dwie rzeczy moim zdaniem są bardzo ważne. Po pierwsze, róbcie ten zabieg raczej później, żeby rośliny jak najdłużej pozostawały mokre po zabiegu. I druga rzecz, istotne jest to, aby rośliny opryskać w taki sposób, żeby też dolna blaszka liściowa była mokra. To pokazywałem w ubiegłym roku wiosną na filmach, jak to robić, żeby to możliwie dało się wykonać. Nie jest to takie proste, ale jeżeli macie lance z podgiętą końcówką, to można to zrobić, czyli skuteczność zabiegu przeciwko mączniakom rzekomym jest większa, jeżeli opryskacie dolną blaszkę liściową i oprysk wykonacie późnym wieczorem. Jest jeszcze trzecia rzecz, też moim zdaniem gdzieś o 50% podnosząca skuteczność zabiegów opryskiwania, jeśli chodzi w ogóle o choroby grzybowe, mianowicie dobry adiuwant, czyli środek poprawiający zwilżenie liści tym preparatem, który pryskacie. I jest to moim zdaniem, z tych wszystkich, które ja stosowałem, adiuwantów, najlepiej mi się sprawdza Slippa. To jest preparat dość drogi, ale ja już sobie nie wyobrażam nieużywania tego preparatu, dlatego że on tak znacząco podnosi skuteczność zabiegu, że
że po prostu uważam, że wart jest tych pieniędzy i zamiast pryskać dwa czy trzy razy coś, to jednokrotny zabieg z dodatkiem slipy jest na tyle skuteczny, że nie trzeba go już potem wielokrotnie powtarzać, nie? A tu jeszcze Wam pokażę, o, dziki, które powinny być usunięte. Jeśli chodzi o zabiegi, które powinno się teraz robić, no to zwróćcie uwagę, czy Wam właśnie takie dziki gdzieś nie wyrastają, które należałoby usunąć. To już dawno powinno być usunięte, a nie dopuszczać do tego, żeby takie duże rosło. Tyle, jeśli chodzi o sam sposób wykonania zabiegu. Także na dzisiaj to tyle. Krótki film o moim zdaniem największym zagrożeniu w tym momencie dla róż w ogrodach. Jeśli chcecie następne filmy o innych zagrożeniach, które się będą pojawiały, lub o tym, żebym Wam więcej poopowiadał o, powiedzmy, o odmianach, które zaczynają kwitnąć, to dajcie znać. Ja o wielu rzeczach już mówiłem. Czasem mi się wydaje, że nie ma sensu do pewnych rzeczy wracać, ale jeżeli Wy uważacie, że powinienem jeszcze coś dopowiedzieć, czy rozwinąć tematy, których nie rozwijałem, gdzieś tam tylko wspomniałem o czymś, to dajcie znać w komentarzach i ja postaram się, teraz myślę, że będę miał więcej czasu, postaram się takie krótkie filmy na ten temat robić. O, tutaj zobaczcie, zaczyna kwitnąć miniaturka Bienenweide Hellrot. Tutaj Bienenweide Gelb. A tam mamy troszkę później kwitnąca Bienenweide Rosa i biała z tej samej serii. Tak one teraz wyglądają. Doniczka 1,5-litrowa, doniczka 2-litrowa. To są właśnie te rośliny, które do Was w tym momencie wysyłamy. Dobrze, żeby nie przedłużać, kończę. Także oceńcie swoje rośliny pod kątem objawów mączniaka rzekomego. Nie mylcie tego z czarną plamistością, bo moim zdaniem teraz, o tej porze, jeszcze czarna plamistość nie występuje, więc jeżeli zobaczycie takie plamki, to na 99% jest to mączniak rzekomy, a nie czarna plamistość. No i jeżeli takie objawy zobaczyliście u siebie, to nie czekajcie, tylko od razu działajcie. Zatem na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i pamiętajcie o komentarzach. Piszcie, co chcecie, o czym chcecie, żeby były następne filmy. Do zobaczenia. Pa!